Cześć, jestem Maciej z firmy Speckable. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać szczypce nastawne firmy Knipex, seria Cobra. Chciałem Wam pokazać ich główne zalety, przykłady zastosowania oraz zrobimy sobie takie małe porównanie, czym się różnią pomiędzy sobą. Zapraszam na film. Firma Knipex, nie ma co tutaj za dużo przedstawiać, profesjonaliści ją świetnie znają. Jest to firma, niemiecka firma słynąca z doskonałej jakości narzędzi ręcznych. Nie inaczej jest tutaj w przypadku szczypiec nastawnych serii Cobra. Szczypce te wykonane są z wysokogatunkowej stali, dodatkowo kutej i hartowanej, o wysokiej wytrzymałości i odporności na korozję. Ząbki są dodatkowo hartowane, co zapewnia im twardość na poziomie około 60 Hz. Szczypce posiadają mechanizm samozaciskowy, umożliwiający pewne trzymanie obiektu, dzięki czemu nie musimy stale używać siły, żeby szczypce pozostały w określonym położeniu. Oczywiście seria szczypiec nastawnych Cobra zawiera całą rozmiarówkę. Ja tutaj zacznę od najmniejszych, takie malutkie 100 mm, ale oczywiście o pełnej użyteczności, z czernionej stali, naprawdę niewielkie, ważące około 63 gram, ale tak jak mówiłem, pełna użyteczność, 11 pozycji, do złapania. Można złapać rurę o średnicy 28 mm, nakrętkę o średnicy 24 mm. Jest naprawdę malutkie. Zobaczcie, mieszczą się mi tutaj kieszonce spodnia. Bez problemu. Aż zginęły, taka duża ta kieszonka. Najmniejszy wymiar, jaki jest szczypiec nastawnych Cobra. Setka. Wszystkie następne szczypce nastawne serii Cobra mają bardzo podobną budowę, ale różnią się paroma szczegółami. Na przykład to, że jest izolacja na rękojeści. Jest przycisk odblokowujący, nie jest tak jak płynna regulacja tam. I oczywiście są większe. Ważą 145 gram, mają 16 pozycji roboczych po wciśnięciu tutaj regulacji. Średnica rury do złapania to jest 36 mm, średnica nakrętki do złapania to jest 30 mm. Ważna sprawa, wszystkie te szczypce nastawne Knipex posiadają zabezpieczenie, żeby sobie nie przyciąć paluszków, żeby się po prostu nie skaleczyć, prosta sprawa. Następne szczypce nastawne, które tutaj mam, Cobra 180, 18 pozycji pracy, waga 180 gram, zakres pracy do rur 42 mm, zakres pracy nakrętki 36 mm. Bardzo popularna, dużo ich sprzedajemy. Następne szczypce nastawne, jakie mam, to są bardzo popularne szczypce 250. Są tutaj dwa rodzaje, różnią się od siebie w zasadzie tylko wagą i te jedne mają rękojeść dwukomponentową. Te szczypce nastawne mają 25 pozycji regulacji pracy. Średnica rury 50 mm, średnica nakrętki 46 mm. Waga jest troszeczkę większa od tych szczypiec nastawnych 250, nie w podwójnej rękojeści, ale niewiele, o około 31 gram. Te ważą około 366 gram, tamte ważą 335 gram. Następne szczypce nastawne serii Cobra firmy Knipex to są 300, mają 30 pozycji pracy, waga 530 gram, średnica łapanej rury to jest 70 mm, średnica łapanej śruby, nakrętki to jest 60 mm. Chciałem Wam teraz pokazać największy model szczypiec nastawnych w ofercie Cobry firmy Knipex. Są to szczypce nastawne 560 XXL, ważą prawie 3 kg, ale i tak ważą mniej niż porównywalne klucze do rur. Zakres pracy 20 pozycji, złapana rura 115 mm, złapana nakrętka 120 mm. Kawał naprawdę narzędzia. Jest to narzędzie już naprawdę do profesjonalnych zastosowań. Kawał stali, jak widzicie. Kto i gdzie może używać takich szczypiec nastawnych? To są tak wszechstronne narzędzia, że w zasadzie w każdej dziedzinie, czy to przemysłowej, czy to hydrauliczna, elektryczna, instalacyjna, sprawdzą się doskonale. Jest ich tak wiele, mają tak wszechstronną regulację, precyzyjną regulację, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nie ukrywam, że najczęściej takie szczypce nastawne kupują u nas panowie hydraulicy, instalatorzy zajmujący się instalacjami sanitarno-wodno-kanalizacyjnymi. Są to naprawdę niezbędne
narzędzia w ich pracy, oprócz kluczy nastawnych typu klucze francuskie, angielskie czy szwedzkie, takie szczypce nastawne są mu po prostu niezbędne. Dzięki hartowanym ząbkom te szczypce są naprawdę nieodzowne, tam gdzie trzeba na przykład przykręcić rurę, przykręcić jakieś złącze hydrauliczne i są też doskonałe, jeżeli mamy na przykład zniszczoną jakąś śrubę lub nakrętkę, mamy ją tak już zaokrągloną, zniszczoną od wielokrotnego przykręcania, odkręcania, że ani klucz płaski, ani klucz oczkowy już nie daje rady, ale dzięki takim szczypcom nastawnym doskonale sobie z tym poradzicie. Oczywiście wtedy ta śrubka czy nakrętka będzie wtedy już do wyrzucenia, trzeba założyć nową, bo te ząbki dosyć mocno zniszczą ją, ale uda wam się to odkręcić. Jeszcze moja taka uwaga, te narzędzia niestety, szczypce nastawne rysują powierzchnię, więc jeżeli jest śruba lub nakrętka jakaś chromowana, polerowana, miedziowana, mosiądzowana, to nie za bardzo się do tego nadaje. Trzeba będzie jakoś tą powierzchnię zabezpieczyć, spróbować jakąś ściereczką czy szmatką, ale też nie nadają się za bardzo do odkręcania na przykład przy bateriach, syfonach i tak dalej, to wtedy firma Knipex ma takie szczypce specjalnie przeznaczone do odkręcania, przykręcania syfonów. Takim wzmocnionym kompozytem, który na pewno wam nie porysuje powierzchni. Będzie bez rys, bez zarysowań, a doskonale można ją przykręcić czy odkręcić. Szczypce nastawne sprawdzą się dosłownie wszędzie. Nieważne, czy to jest warsztat, czy to są prace jakieś domowe. Warto mieć, tylko proszę pamiętajcie o tym, żeby dostosować to, co potrzebujecie, bo do odkręcenia niedużych śrubek nie potrzebujecie takiego klucza tutaj 560 XL-a, tylko coś mniejszego, na przykład 150 czy 180 całkowicie wam wystarczy. Ale jeżeli lubicie majsterkować, to warto mieć wtedy parkę. Mniejsze i większe w razie potrzeb. Na sam koniec, szczypce nastawne serii Cobra firmy Knipex są to naprawdę przemyślane narzędzia, ergonomiczne, wytrzymałe, dla każdego, do bardzo szerokiego zastosowania. Jak sami widzieliście, te według mnie szczypce najbardziej uniwersalne, czyli 180, wytrzymały może z małymi problemami mój ciężar, ja ważę około 100 kg, ale dały radę. Oprócz tych narzędzi, które dzisiaj wam pokazywałem, mamy oprócz tych do syfonów, świetne. Mamy też chromowane takie malutkie, wyglądające jak zabawki, ale na pewno nie są zabawkami. Warto je mieć. I też takie case'y. Jest tu 5 narzędzi, 5 szczypiec nastawnych. W zasadzie dla fachowców, dla majsterkowiczów, dla każdego. Oprócz narzędzi, które wam tutaj dzisiaj pokazywałem, mamy mnóstwo świetnych narzędzi ręcznych firmy Knipex. Nie tylko firmy Knipex, ale do tej firmy akurat szczerze zachęcam. Sam ją osobiście bardzo lubię i polecam. Napiszcie proszę w komentarzach, czy używaliście i do czego szczypiec nastawnych firmy Knipex. Zapraszam was na nasze media społecznościowe. Zapraszam was też oczywiście na nasz następny odcinek. A na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia. Serwus, cześć.